Cześć, witam wszystkich serdecznie w odcinku Vinyl Stories. Jest to chyba nasze drugie spotkanie w tym roku. To będzie taka trochę partyzantka, bez zewnętrznego mikrofonu, bez żadnych tutaj większych wodotrysków, jeżeli chodzi o montaż. Po prostu wszystko rzucę na jednym ujęciu. Przy okazji testując nowy telefon, jak nagrywa. Kochani, chciałem Wam zaprezentować coś, co do mnie przybyło z dalekiej Anglii. No, jest to odkupiona od pewnego DJ-a kolekcja płyt. Około 550 sztuk, nie liczyłem, szczerze mówiąc. Pokażę wam. Generalnie znalazłem typa na Gumtree, który chciał sprzedać, pozbyć się winyli Deep House i Minimal House. No, a że to jest mój klimat, jakoś nie poszedłem za bardzo w to, kurwa, techno całe, które teraz święci, jakby, które jest popularne. Postanowiłem zainteresować się tematem i tak się stało, że akurat mój szwagier, którego serdecznie pozdrawiam, przebywał w okolicy i mógł te płyty mi odebrać. Zanim powiem o cenie, to może jeszcze kilka słów na temat samych winyli. Płyty są w bardzo dobrym stanie generalnie. Okładki nie są w ogóle zajechane. Wydaje mi się, że nawet one w klubach nie grały, bo nie mają takich jakby. Kurwa, każdy wie, jak wyglądają płyty, które grały w klubie, tak? No te tak mi wyglądają bardziej na, nie wiem, jakiś domowy użytek, ewentualnie może były w folikach. Nie śmierdzą fajkami. O, to jest też taka ważna informacja. W ogóle nie śmierdzą. Także bardzo się z tego cieszę. No cóż, kartony 3 razy prawie po 200 sztuk, to sobie można wyobrazić, jakie to jest, kurwa, ciężkie. Do mnie na drugie piętro w starym budownictwie to wnieść, to była gehenna, no ale mam to, spisałem częściowo na Discogsa. No i co? No i nie ma tu żadnych takich białych kruków. Są to płyty z lat 2006-2010. Nie ma tutaj, jak powiedziałem, jakichś super białych kruków, kurwa. To jest taki przedział cenowy od 1 euro do, powiedzmy, 6-7. Tam chyba najdroższa była za 9 euro. Mówię o tych cenach minimalnych, tak, bo tam wiadomo, że ta średnia i większa to tam są o wiele większe, no ale ja mówię o tych minimalnych, powiedzmy tam, obstawiam, że, znaczy, można powiedzieć, że około 2 euro za sztukę to jest taka cena minimalna średnia, jaką można za ten pakiet ustalić. Pokażę wam mniej więcej tak na szybkości, generalnie będzie dosyć trudno jedną ręką. Pokażę może labele częściowo pokażę labele wykonawców trochę, bo nie będziemy tego całego jechać, bo by nam, kurwa, życia nie starczyło. Powiem szczerze, że wszystkiego nie znałem, ale też dużo labeli i dużo rzeczy znałem. I naprawdę jest to, no, fajne są labele, zaraz wam pokażę. Tu mam na przykład Buka Shade'a, oczywiście to nie jest label, tylko Kaliber, klikhausowy label, ósme wydanie, Dave Clark, Marek Heman. To jest bardzo fajny label. Ware. Mówię ware, bo to jest po niemiecku. To się mówi ware, a nie wear. Franklin Da Costa, Tiger Skin. I tak, proszę Państwa, można lecieć i lecieć. Heckman i Kaufeld. O, to jest Paletta Records. To jest Treibstoff. Bardzo lubię Treibstoffa. To są stare płyty, ja mówię. One mają po 13, 15. 15 nie, niektóre są z 2003, 2002. Najstarsza chyba jest 2001. Natomiast, no. Najwięcej jest 2006-2009. Proszę, kolejny poker flacik. Dancing Queen kiedyś miałem, kolega Gusi mi ją złamał. No teraz mam drugą. Gusi, pozdrówa. Musimy się w końcu najebać. John Tejada. Słuchajcie, no to są takie tematy, które aktualnie nie są może na topie, kurwa, jeżeli chodzi o zainteresowania młodzieży w klubach, formacji. O Jezus. Natomiast tutaj jakiś hałsik się przytrafiło. Natomiast bardzo lubię te klimaty i wciąż jest to grane. Na przykład tutaj w Berku to takie deepowe minimal house'y są cały czas grane.
i nawet więcej niż takie typowe chamskie, kurwa, ciężkie techno. To jest DJT na Get Physical, oczywiście. No, słuchajcie, no jest tu, kurwa, jest dobry staw generalnie. Znowu Poker Flat, znowu tam był Poker Flat. Znowu Poker Flat, ja pierdzielę. Tutaj coś mniej znanego, Made to Play, znam ten label, natomiast nie znam tego typa, Trevor Lovelace. Znacie to Kickboxer? Sorry, Boxer Sport, kurwa. Też znany label. Ciężko mi się to tutaj przerzuca. Jedziemy dalej. Coraz gorzej, bo kurwa te płyty się jakoś tutaj chujowo poukładały teraz. Pan Pot tam był. To jest jakieś stare mobile na white labelu. Tak? Mobile 11. Zomar Henik. I to tak właśnie sobie leci, słuchajcie, w tych klimatach. O, Jan Puli. Mówię, czasami się zdarzają jakieś takie house'y lub deep house'y. Oceniam to gdzieś na 10% całości. O, Matthias Schaffhauser to jest właściciel i założyciel tego labela. No, polecam, jeżeli ktoś lubi deep house, taki kurwa niemiecki, to mu się to spodoba. Co to, drzwi się otwierają same od balkonu. Kusi coś tutaj, kusi. No i to jest taki pierwszy karton. Tu był jakiś też house. O, jest dużo trapezów. Oczywiście to są stare wydania. To jest trapez 029. Chyba 100 coś jest najnowszy z tego co pamiętam. No to jakieś takie kurwa house'y dziwne. W ogóle tego nie znam. Słuchajcie, nie słuchałem tego. Przesłuchałem może 30-40 płyt. I chyba będzie mi to musiało na razie starczyć, bo tu już czeka nowa paczka od piątku z Dex. I tu jest 102 sztuki, już tam mam foliki kupione, ale tylko to są nowe płyty. O, Sweet and Candy, może też ktoś pamięta to. Także no, staw jest tego typu. Kurwa, tu będzie jeszcze gorzej. Czekajcie, wyciągnę trochę sztuk, żeby było łatwiej. O, jest. Co my tu mamy? Mikael jakiś ten, kurwa, znowu ten, o, Echo House, znowu ten sam label, Kickboxer, a tam było Boxer Records, a to jest Kickboxer, coś takiego, nie wiem. O, to jest fajne, Mood Music and Lacet. Mood Music to jest label Sase, z tego co pamiętam, Novox, to jakiś, kurwa, hausik, tego nie znam. O, ten label jest fajny, 2020 Vision. I też z niego jest bardzo dużo stafu tutaj, bardzo dużo, kurwa, z 50 płyt, jak nie lepiej. Tombone, to wiadomo, to jest taki minimal click house. To jest mega rozjebana płyta, akurat jej słuchałem. Frankie Records to był kiedyś mój ulubiony label. Jeden z moich ulubionych labeli. Polecam, jeżeli ktoś lubi rozjebane minimal house'y. Takie coś. Jak widzicie, no stan płyt naprawdę jest ok. Ja mam około, nie wiem, z 8000 winyli i kurwa Mike Shannon. I muszę powiedzieć, że część z nich jest w gorszym stanie. Remix Guido Schneidera. Super, kurwa. Same, no mówię, same takie zajebiste minimale. Tom Ellis tam był. To mi nic nie mówi, kurde, nie wiem, co to jest. Marek Boys na trapezie, to jest trapez numer 60. Sian, oczywiście, kto pamięta. W ogóle te opisy, heavy beat, minimal techno, kurwa, quite slow. Ja pierdolę, co za kurwa typ. No, tutaj coś takiego, tutaj jakiś hausik. Można sobie na Discogsie obadać Soul Shift. Mógłbym, kurwa, wrzucić pod filmem to wszystko, co tam było. Ale nie wiem, czy to zrobię, czy będę aż tak się, kurwa, obnażał przed wami. DeMarcus Lewis, kto zna? Ja znam DeMarcusa Lewisa, super, kurwa, house. A to znacie? Rezopal, Red. Sublabel minimal i click house'owy. Co tu jeszcze jest? To jest dystrybucja kompakta, Lofi Stereo. No i tak to wygląda, jeszcze zobaczymy ten pierwszy kartonik. O Jezu, czekajcie, bo naprawdę ciężki los, kurwa.
ale żeby nie było, że jestem takim kurwa faszystą winylowym, to powiem, że szukam aktualnie kurwa jakiegoś media playera, który będzie miał w sobie CD-ka, obsługę MP3-ek pod postacią USB sticka lub karty SD i będzie taki w miarę kurwa sensowny. Na razie znalazłem, uwaga, tylko model Gemini, który odpowiada tym kryteriom, kurwa nie wiem. Jeden Pionier, natomiast on ma bardzo stare wyświetlacze, takie w stylu CDJ 800 jeszcze, bez żadnych kurwa tam nowoczesnych rzeczy, nie? Także nie wiem, czy kupię go i kosztuje 1200 euro, także, ale zobaczymy, dobra. Tu jeszcze pojadę, o, Morris Audio, to też kiedyś był jeden z moich fajniejszych takich labeli, tu takie coś. Kurwa. Franklin De Costa. Jeżeli ktoś siedzi w minimal house, w deep house, to wie co to jest. Tutaj jest jakiś kurwa random subject, to nie znam. Spencer Parker, Matt Starr. O, to fajnie, bo tego szukałem, bo tam mam, to był cały album na white labelu, jakiś chyba test albo coś. I tam w tym trzecim kartonie mam chyba trzy płyty z tego i to jest czwarta. I właśnie jej szukałem, także... No i Leak My Deck. Tu jest teraz taka ciekawa sytuacja, ponieważ z tego labela mam aż kurwa 11 sztuk tego wydania. Słuchajcie. Akiko Kiyama. Wszystkie są, wyglądają na nowe. Wszystko jest właśnie tego typu i to jest Leak My Deck 001. Nie urywa mi to dupy, kurwa. Ale jakby ktoś chciał zamienić się na coś, na jakąś płytkę, to bardzo chętnie, kurwa, się zamienię. Bardzo chętnie. Bo ja generalnie płyt nie sprzedaję. I to jest ten błąd chyba. Generalnie płyt nie sprzedaję. Co to jest? Boże, nic nie widzę ty. Agnes, o Jezu. W ogóle ci ludzie 10 lat temu wymiatali, a teraz... Gdzieś zniknęli, kurwa, pod tym całym takim techno, kurwa, łomotem zjebanym. Nie pasuje mi ta sytuacja do końca. O, też Cynozur, znany label swego czasu. Nie wiem jak teraz, czy coś tam wydają. $2 Egg. To też był, kurwa, kiedyś sztos. No mówię, fajne płyty, w fajnym stanie. Zobaczcie, kurwa, no nie ma się do czego dojebać. Trochę takie popisane jakieś, kurwa, tam... Nie? To już pokazywałem, co było popisane. No ale co tu? Słuchajcie, 550 to była dystrybucja Word & Sound. W ogóle po samym dystrybutorze można ocenić, kurwa, jaki jest materiał. Wiadomo, że jak Compact czy Word & Sound, to już jest coś spoko, bo oni gówna nie sprzedawali. A taki label znacie? Freak & Chic? Też jest dużo z tego, też taki minimalek. Minimal House, kurwa, dosyć ciekawy. Przepraszam, że przeklinam, ale jestem skacowany po wczoraj, po piciu samotnym. Billy D'Alessandro. Nie znam typa, nie kojarzę, ale label Force Tracks jak najbardziej. I tak dalej, i tak dalej. I pojawia się na koniec pytanie. Za ile ty to majster, kurwa, kupiłeś? Słuchajcie, Trapez 67, kupiłem to za 100 funtów, tyle ile dałem, kupiłem to za 150 funtów wszystko, bo chciałem powiedzieć w euro 180 ileś tam, kurwa, nie pamiętam, 150, także cena jest, kurwa, sztos. I nawet jeżeli z tego miałbym, kurwa, 3/4 wyjebać, czy sprzedać, czy oddać, czy wyrzucić, to i tak się fajnie opłacało. No, Kabaret Voltaire. Nie, naprawdę, o, remixa Kufena. Pamiętaj ktoś o Kufena? Słuchajcie. Tak wygląda, kurwa, staw. No i co, do zobaczenia. Ja myślę, że może, kurwa, dzisiaj jeszcze odcinek nakręcę, bo tutaj jest też fajny temat. Tu już, kurwa, książka kupiona, montaż filmu, bo chciałbym ruszyć z tym, kurwa, Vinyl Stories, ale ciągle jest, kurwa, problem z tym montażem, nie mam na to czasu, nie chce mi się, kurwa, tego robić. Tu jest fajny temat jeszcze do ogadania, tu są foliki, ale to już oddzielna rzecz. Także pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.
Yo.